Kolejnym elementem, którego możemy użyć na zamówieniu i na fakturach sprzedaży, są zasoby. Zasoby to maszyny lub pracownicy naszej firmy, które mogą świadczyć usługi dla naszych klientów. Na poszczególnych kartotekach zasobów, tak jak tutaj widzisz, mamy naszych pracowników, windę i wózek, czyli sprzęt, który należy do naszej firmy, możemy ustalić, jakie są koszty i jaka jest cena jednostkowa używania tego zasobu. W momencie, kiedy użyjemy tego zasobu na fakturze, system zaksięguje wartości i wartości związane z zasobem trafią do księgi zasobów, gdzie będziemy mogli obejrzeć wszystkie dane dotyczące sprzedaży, zużycia poszczególnych zasobów. Tutaj także należy ustalić towarową grupę księgową i towarową grupę księgową VAT, aby móc dany zasób użyć na dokumencie sprzedaży. Jeśli wybierzemy Annę, możemy wpisać ilość godzin, które zostały sprzedane.